Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. 1 października rozpoczęliśmy miesiąc październik, a więc miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej, miesiąc poświęcony wspólnym modlitwom, różańcem poprzez ręce Maryi, aby wypraszać wszelkie potrzebne łaski, aby ofiarować swoje intencje, aby modlić się razem z Maryją, aby wypraszać to wszystko, co w naszym życiu jest potrzebne, to wszystko, za co chcemy Panu Bogu podziękować, za co Pana Boga przeprosić i co chcemy właśnie ofiarować poprzez naszą modlitwę i o co prosić. Dlatego wpadłem na pomysł, aby każdego dnia na kanale swoim, na YouTubie, prowadzić modlitwę różańcową. Modlitwę różańcową o godzinie 22 w formie bardzo prostej, samego różańca, bez żadnych śpiewów, bez żadnych wstawek, tylko modlitwa różańcowa i tylko krótkie rozważania. I dla kogo jest przeznaczony ten różaniec o godzinie 22 i dlaczego akurat taka godzina? Często w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi, w ogóle z ludźmi w parafii czy z ludźmi ogólnie dowiaduję się, że często brakuje nam czasu na modlitwę. Brakuje nam czasu na to, aby właśnie z Panem Bogiem porozmawiać, aby praktykować różne religijne praktyki. Dlatego wpadłem na pomysł, aby właśnie ten różaniec o godzinie 22 na moim kanale był różańcem dla ludzi pracy. W bardzo prostej formie. Rozpoczniemy znakiem krzyża, modlitwę różańcową, krótkie rozważania i zakończymy tą modlitwę, bądź to błogosławieństwem, bądź też znakiem krzyża. Dlaczego godzina 22? Dlatego, że o tej porze już w większości z nas skończy pracę i będzie mogło poświęcić właśnie tą chwilę na wspólną modlitwę. Dlaczego taka forma? Dlatego, aby właśnie każdy mógł skorzystać z tej modlitwy różańcowej. Mamy piękne nabożeństwa różańcowe w kościołach, mamy piękne nabożeństwa różańcowe na różnych kanałach YouTube'owych, ale często właśnie narzekamy i mówimy, że brakuje nam czasu. Dlatego właśnie może dla Ciebie, droga siostro, drogi bracie, ten różaniec na moim kanale o godzinie 22 będzie dobrą formą modlitwy różańcowej, bowiem rozpoczęliśmy miesiąc październik, miesiąc różańca świętego. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie każdego dnia na godzinę 22 na wspólną modlitwę różańcową.